Marta Manowska w Telewizji Polskiej prowadzi dwa programy, które cieszą się niesłabnącą popularnością. Widzowie znają ją z Rolnik Szuka Żony i Sanatorium Miłości. Dziennikarka wyjechała na zasłużony urlop i po raz kolejny wybrała Dominikanę. Manowska zasypała swoich obserwatorów fotografiami z wakacji. Ku zaskoczeniu fanów, pod jednym ze zdjęć zacytowała fragment utworu Maty Pety. Żółte klamastry i grube katechetki. Zobacz również, Joe Biden prezydentem USA, pingwiny pływają w minus 60 stopniach, a słońce krąży wokół Ziemi. Pracownicy TVP bywali w formie. Marta Manowska na Dominikanie. Dziennikarka zacytowała fragment utworu Maty. Marta Manowska niechętnie mówi o szczegółach życia prywatnego. Wiadomo, że dziennikarka jest szczęśliwie zakochana, a jej partner również pracuje w telewizji. Po miesiącach intensywnej pracy Manowska wybrała się na urlop. Jej Instagram zalały urokliwe zdjęcia rajskich plaż, wschodów słońca i egotycznych palm. Na jednym ze zdjęć Marta zapozowała w różowym bikini, opierając się o palmę i prezentując wyćwiczoną sylwetkę. Dziennikarka podczas wakacji ładuje baterie i praktykuje jogę. Co ciekawe, jeden z postów dziennikarka opatrzyła refleksyjnym cytatem. Wykorzystała fragment utworu rapera Maty, którego twórczość od dłuższego czasu bije rekordy popularności. Marta Manowska relaksuje się na Dominikanie. Zobacz zdjęcia, otwórz galerię. Wygląda na to, że twórczość Maty doceniły nie tylko miliony nastolatków, ale również i Marta Manowska.